Witam was wszystkich w kolejnym odcinku w nieco nietypowym miejscu. Jesteśmy tutaj w naszym kluczborskim rynku i siedzę sobie na takim rowerku, który wydaje mi się, że może być idealny. I temat dzisiejszego vloga to, czy istnieje tatuaż idealny tak naprawdę? Mi się wydaje, że nie, bo wiele osób sugeruje się pięknymi obrazkami z gazet, pięknymi modelami z telewizji i dzisiaj porozmawiam sobie na ten temat. Ja nazywam się Dawid i prowadzę dla was kanał Projekt Ink. Tak na marginesie, fura, rower, na którym siedzę. Właścicielem tego roweru jest Tede, raper. Znany lub nieznany, jest to spoko raper, znam jego kawałki, także widzicie, można, można. Okej, okay. Co do tatuaża idealnego. Sytuacja jest taka, że widzimy często właśnie, jak już wspominałem, piękne obrazki, tatuaż jest piękny i gładki, a później osoby robią sobie tatuaż i po jakimś czasie widzą: kurczę, dotykam tatuaż, a tutaj mogę z Braille'a czytać, bo coś tutaj są jakieś nierówności. Ale sytuacja jest taka, że zawsze będą jakieś nierówności, zawsze jakieś kreski będą wystawały, będzie jakieś wygrubienie, bo jednak jest to skóra, jednak igła wchodzi wraz z tuszem pod skórę i jest to jednak rana. Jak rana się goi, to po prostu skóra się regeneruje i jest po prostu lekkie wygrubienie. Dużo osób wykonuje sobie tatuaże w miejscach, gdzie one są naprawdę bardzo podatne na ścieranie się. Takie miejsca jak na przykład palce, dłonie, stopy, czy u kobiet tam, gdzie mają stanik z tyłu. Jest to miejsce, gdzie jest ciągłe tarcie i w tym miejscu po prostu tatuaż po prostu po czasie znika. I często na palcach, często na dłoniach i na stopach, gdzie na stopach ubieramy codziennie buty, ten tatuaż się wyciera i później są pretensje do nie wiadomo kogo, że tatuaż się wytarł i nie ma go, znikł. Widzicie pięknych modeli w telewizji, w gazetach i oni mają bardzo piękne tatuaże, równe, równiesieńkie, idealne, wręcz soczyste, ale nie można dać się zmylić. Czasami ten tatuaż jest po prostu podciągnięty tak zwanym Photoshopem, bo nawet ja, patrząc teraz na swoje tatuaże, widzę takie nierówności, widzę na przykład, że tutaj farby brakuje, bo na przykład było to źle wygojone i na przykład było to też nie, że źle wytatuowane, tylko trochę mocno przeorane i wtedy po prostu tłuszcz lubi wypływać i skóra lubi się trochę inaczej goić. Mamy takie twarde miejsca, mamy takie niewyraźne miejsca i dużo osób się martwi. Co to może być? Czy tak może być? Jasne, to jest normalne. Tatuaż nigdy nie będzie idealny. Tatuaż zawsze będzie miał jakieś skazy, jakieś takie blizny. I też sytuacja jest taka, że osoby, które robią sobie pierwszy tatuaż i na przykład jest to tatuaż czarny, i widzą, że przez pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie jest on mega, mega fajnie, mocno, soczyście czarny. A po miesiącu, po dwóch robi on się taki szary, a niektórzy nawet mówią, że zielony. To jest całkowicie normalne. Tatuaż nigdy nie będzie idealnie czarny. On się pokryje taką powłoką, no delikatnie skórą i będzie po prostu delikatnie blady. Także niektórzy nawet twierdzili, że ich tatuaże na początku są za bardzo intensywne i oni by chcieli, żeby to było trochę mniej widoczny, także spokojnie, to wszystko się zmieni. Tatuaż na pewno trochę na blasku straci. Mam nadzieję jednak, że wasze tatuaże są soczyste, że są one takie, jakie właśnie chcecie. Bardzo fajne, idealne wręcz dla was. Jeżeli jest inaczej, dajcie znać w komentarzu, czy mieliście problemy z gojeniem, czy mieliście też takie obawy, że tatuaż jest zepsuty i nie wiadomo, co z tym zrobić. Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli spodobało wam się to, co ja dla was robię, tworzę ten kanał, tworzę tego fanpage'a i całą otoczkę Projekt Ink, subskrybujcie ten kanał, polecajcie ten kanał waszym znajomym, bo jednak razem to tworzymy, nie tylko ja sam. Także dziękuję wam bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku, ale nie odchodźcie jeszcze, bo za chwilę dostaniecie jeszcze kilka informacji, konkretnych informacji na temat tego roweru. Jak to się stało, że jest to rower Tedego, jak to się stało, że ten rower jest w ogóle taki ładny i jeżeli interesuje was nabycie takiego roweru, dostaniecie zaraz wszystkie informacje. Także teraz mam przyjemność porozmawiania z Marcinem, który naprawia rowery i hobbystycznie zajmuje się po prostu tworzeniem takich arcydzieł, takich po prostu fur, takich wozów, takich po prostu rowerów. Także jak widzieliście, to jest wóz
Tedego. Najnowsze dziecko. Najnowsze dziecko. Opowiedz coś na ten temat. Na pomysł zrobienia roweru dla Tedego wpadłem w zimie, jak robiłem jeszcze wcześniejszy rower, Gwiazdora, nie wiem czy widziałeś. Gwiazdora? Taki czerwono-czarny, z gwiazdami, lampy gwiazdy. No, nie można przejść obok niego obojętnie. Okej. W każdym razie wtedy... Okay. Wtedy siedziałem w garażu, robiłem przy tamtym i pomyślałem sobie, że 40 urodziny mojego ulubionego rapera to jest też jakieś tam wydarzenie i też może pokazujące, jak po prostu czas szybko leci, że słucham już jego tyle lat po prostu i nie wiem, traktuję go jakby jakiegoś, jakby z takiego kumpla, no. Więc pomyślałem sobie, że mógłbym zrobić mu prezent, a to co robię najlepiej, to właśnie stoi za mną. No i wymyśliłem sobie właśnie. Jest to w 100% twojego autorstwa, ty po prostu tak wymyśliłeś od początku do końca ten rzut, wymyśliłem, tak? Kształty, wiedziałem co i jak mam zrobić. Także widzicie, piękny rower Dendy Bikes. Także pod spodem w opisie dostaniecie wszystkie informacje dotyczące Dendy Bikes. Jeżeli chcecie, odwiedźcie po prostu stronę i być może i kiedyś wam Marcin naprawi bądź stworzy rower. Także, bardzo chętnie. Bardzo chętnie? Bardzo chętnie. Dzięki bardzo za rozmowę, dzięki bardzo za udostępnienie roweru. Bardzo proszę. A was żegnam, dajcie znać. Nara. Jo.